Drogie, kochane, cudowne, wspaniałe kobiety, do was się zwracam z najważniejszą tajemnicą tego świata, najważniejszą tajemnicą tego życia, którą odkryłem po wielu, wielu latach błąkania się wśród świętości. Przez wiele, wiele lat uważałem, że najważniejsza jest moralność. Przez wiele lat uważałem, że najważniejsze jest, żeby być serdecznym, najważniejsze jest, żeby być dobrym, żeby postępować zgodnie z prawem. Przez wiele lat uważałem, że to, co zostało ogłoszone i zapisane, jest prawdziwe. I nagle, po wielu, wielu latach odkryłem, że skuteczność jest miarą prawdy. Czyli, drogi panie, jeżeli czegoś pragniesz, to prawdą jest to, co jest skuteczne. Jeżeli pragniesz jakiegoś celu, to ten cel uświęca środki. Jeżeli pragniesz, aby ten przystojny mężczyzna wziął cię w ramiona i wyszeptał, że cię kocha, to nie masz mu mówić prawdy, że ma brudny kołnierzyk. Masz mu powiedzieć w tym momencie zupełnie inną prawdę. Że czujesz, że ten moment cię uskrzydla. I dlatego, drogie panie, informuję was, że jeżeli pragniesz szczęścia, to szczęście, ta chwila, kiedy osiągasz swój cel, kiedy spełniają się twoje marzenia, twoje oczekiwania, to jest ten moment, kiedy te wszystkie drobne, maleńkie grzeszki, które popełniłaś, idą w niepamięć. I dlatego, drogie panie, z okazji Dnia Kobiet życzę wam przede wszystkim osiągania waszych celów. Życzę wam, abyście były w stanie możliwie szybko, bezboleśnie osiągnąć swoje cele. I aby po osiągnięciu celu wasza świadomość wam odpuściła i wszystkie drobne grzeszki wyparowały. I życzę wam, drogie panie, abyście się szeroko uśmiechały do facetów, niezależnie od tego, co o nich myślicie. I dlatego, drogie panie, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet.